Kardynał Stanisław Dziwisz i biskup tarnowski Andrzej Jerzy ukoronowali słynącą łaskami figurę Matki Bożej Fatimskiej z tarnowskiego sanktuarium. Na zakończenie uroczystości biskup Andrzej Jerzy zawierzył diecezję tarnowską Matce Bożej Fatimskiej. Dzięki koronacji może wybrzmieć to wydarzenie, które wciąż jest aktualne, bowiem także w przestrzeni naszego miasta mogą się dziać cuda i objawienia i doświadczenie obecności Maryi. Z tą nadzieją także przystępujemy do koronacji. Zawsze to jest piękny symbol, iż korony są utworzone, przelane, przetopione z różnych kosztowności osób, które składały obrączki, pierścionki, biżuterię, owoc swojego wysiłku, swojej pracy, tego, co jest cenne dla nich, wyjątkowe i szczególne, ale najważniejszym skarbem jednak tą koronacją są dobre czyny, życie Ewangelią, naśladowanie Najświętszej Maryi Panny. To jest najwspanialszy dar. Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał tarnowskiemu sanktuarium złoty różaniec z kości słoniowej, na którym modlił się święty Jan Paweł II. Bo miałem jeden tylko taki, który pozostał jeszcze z czasów ojca świętego Jana Pawła II. Matka Boża, jak on sądził i wszyscy sądzimy, Fatimska, uratowała mu życie. On nieraz mówi, że otrzymał drugi raz łaskę życia. I tak sobie myślałem, tu jest to sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. To niech ten różaniec specjalny Jana Pawła II ma w rękach Matka Najświętsza. W uroczystościach na placu Starej Kapłanówki uczestniczyło kilka tysięcy wiernych. Za nami 17. Wielka Parada Smoków. W ramach imprezy pierwszego dnia odbyło się wielkie widowisko plenerowe na Wiśle. Podczas widowiska zaprezentowały się wielkogabarytowe, pływające i latające smoki. W tym roku w widowisku wzięły udział smoki, których projekty zostały zainspirowane tradycją i kulturą z czterech stron świata. Organizatorem Wielkiej Parady Smoków jest Teatr Groteska. Piłkarze Brookbet Termaliki wygrali w ostatnim meczu sezonu z Wisłą w Krakowie 2-1. Gospodarze objęli prowadzenie w 15 minucie po strzale Rafała Boguskiego. Wyrównał zaraz po wznowieniu gry Wojciech Kędziora. Zwycięską bramkę dla Słoni w 90 minucie pięknym strzałem zdobył Martin Mikowicz. Na boisku musi funkcjonować cały układ, ale cały układ zależy od poszczególnych zawodników, od poszczególnych formacji, od współpracy przede wszystkim dwójek, a tego brakowało w wielu meczach. I efektem tego były te porażki. Dzisiaj można powiedzieć, że zespół zagrał w takim optymalnym ustawieniu, który na dzień dzisiejszy może funkcjonować tak, żeby grać do przodu i też dobrze bronić. Widać by to było dzisiaj podczas meczu z Wisłą, że potrafiliśmy wymienić kilka ładnych akcji, zbudować, zdominować momentami Wisłę w konstruowaniu tych akcji, a przede wszystkim po stracie piłki wreszcie zaczęliśmy się zachowywać tak, jak ja tego oczekiwałem. Sezon Słonie zakończyły na historycznym dla klubu 8. miejscu. Podczas rozgrywanego w Tarnowie finału Mistrzostw Polski U16 w koszykówce kobiet, tarnowianki w meczu o 5. miejsce wygrały z zespołem X-Demon Tęcza Leszno 74-67. Mistrzem Polski został zespół z Wrocławia, wicemistrzem zespół z Gdyni, a z brązowymi medalami z Tarnowa wyjechał zespół UKS LA Basket Warszawa. Pierwsza ósemka w kadetka i pierwsza ósemka w młodziczkach to są takie dwa spektakularne sukcesy sekcji koszykówki dziewcząt Pałacu Młodzieży naszego klubu międzyszkolnego, klubu sportowego Pałac Młodzieży Tarnów w tym sezonie. My mamy plan taki przyszłościowy. W tym sezonie ruszyliśmy z ligą seniorską, występowaliśmy w rozgrywkach drugiej ligi seniorek. Na razie badaliśmy sobie przeciwników. Środek tabeli był tym miejscem, który nas zadowala. W kategoriach młodzieżowych osiągamy wyniki, o których przed chwileczką wspomniałem. No i mamy program taki 3-5-letni, aby tą koszykówkę żeńską w Tarnowie pokazać i sprzedać jako fajny sport,
w Tarnowie dla dziewcząt, które mogłyby miło i sympatycznie spędzić czas, a przy okazji cieszyć się jakimiś osiągnięciami sportowymi. Tarnowianki zajęły 5. miejsce wśród 77 zespołów występujących w rozgrywkach Polskiego Związku Koszykówki w tej kategorii wiekowej. Tarnowia Tarnów przegrała z Limanowią 1-3. Bramki dla gości zdobyli El Said w 4 i 15 minucie oraz z rzutu karnego w 72 minucie Kaczor. Dla Tarnowi w 54 minucie jedynego gola zdobył Kozioł. Powtarza się to, co w paru ostatnich meczach, czyli tracimy bramkę ze stałego fragmentu. No i w pierwszej połowie nie umieliśmy się trochę pozbierać. Jeden dobry strzał, jedna dobra akcja, to zbyt mało na taki dobry zespół. Graliśmy w środę też ciężki mecz pucharowy, w którym przynajmniej przez 60 minut wychodziło to dobrze. Dzisiaj posypało się szybko po dwóch stałych fragmentach. No jeszcze mamy dość młody skład. W takiej walce o piłkę, o górne piłki są jeszcze mało doświadczeni. W następnej kolejce Tarnowia zmierzy się na wyjeździe z Lubaniem Maniowy.